jedną z głównych atrakcji to był na pewno ten, co za mną stoi, ambulans do poboru krwi. Specjalnie jednostka na tą okazję przyjechała do nas z Krakowa. Zainteresowanie, jak widać, jest dość ogromne. Cały czas kolejka, panie w środku niestety nie nadążają. Zaskoczyło nas to, szczerze powiedziawszy, taka duża frekwencja. No to idź sobie, pokaż klikę. Jeśli masz do 10, żeby złapać taki rytm, powinniśmy, że częstotliwość była dobra. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, a od 10, 11, 12, 13, 14. Wtedy jest odpowiednia częstotliwość tego ciśnienia. Taka lekcja, której przed chwilą udzielali ci ratownicy, myślisz, że jest przydatna? Tak, sądzę, że jest bardzo przydatna. No, w razie potrzeby można po prostu pomóc człowiekowi. To, no, jest to bardzo łatwe, da się zapamiętać. No, dwa razy. Aha. 30 do 2. Znowu? Tak, cały czas kontynuujesz. Na pewno dla najmłodszych atrakcją był właśnie pokaz ratowniczy przeprowadzony przez grupę z Kent oraz grupę z Jawiszowic. Można było zobaczyć właśnie, jak to wygląda, nieco w zwolnionym oczywiście tempie, prawdziwa akcja wydobywania osoby poszkodowanej, zabezpieczenie i udzielenie pierwszej pomocy. Na wszystko trzeba czas. Najważniejszą rzeczą jest, że osoba poszkodowana w pojeździe jest cały czas zabezpieczana przez ratowników medycznych. No, musiały działać tutaj dwie ekipy. Ekipa ratowników medycznych z OSP Jawiszowice i ekipa ratownictwa technicznego z OSP Kęty. Obydwie te jednostki są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Dlatego posiadamy po prostu te umiejętności, które nam pozwalają zadziałać szybko i wydostać osobę poszkodowaną z pojazdu, przekazać pogotowie ratunkowemu. To był pokaz, ale czy często zdarza się wam wjeżdżać do takich akcji, gdzie musicie rozcinać cały samochód, żeby wydostać ofiarę poszkodowaną w wypadku? Tak, w obecnych czasach jest to bardzo często. Najgorsze są sytuacje, nie ukrywamy, gdzie są małe dzieci, bądź też któraś z matek, czy też ojców, po prostu na ten widok. To nie tylko ta osoba wtedy w pojeździe, która jest uwięziona, ale musimy zadbać o to, tak samo, aby po prostu ci rodzice również zostali im udzielana pomoc, bo jest rzeczą normalną, że jest wtedy po prostu panika. No, najważniejsze jest bezpieczeństwo osób poszkodowanych, ale bezpieczeństwo też ratowników. Dlatego czasami ta akcja wydaje się komuś na pozór, że trwa długo, ale tak w sumie to ona trwa bardzo krótko. No, oni muszą robić swoje. Co mają pokazać takie akcje oprócz tego, oprócz sposobu waszego działania? To jest też może jakaś przestroga, dlatego żebyśmy zwolnili na drogach? Tak, na pewno. Sam jestem kierowcą, jeżdżę od ponad 30 lat. Gdy przyjdzie mi działać przy tych sytuacjach, to niejednokrotnie, jak nie jadę oczywiście alarmowo, to ściągam nogę z pedału gazu, bo no jednak na drodze cały czas trzeba myśleć. Niech to będzie przestrogą dla wszystkich i apeluję tutaj do wszystkich kierowców. Panowie, panie, ściągnijmy nogę z gazu, miejmy troszkę rozwagi. I w taki oto sposób mogliśmy państwu pokazać, że też potrafimy bardzo wiele. Dziękuję bardzo.